W ramach badań operacyjnych i innych przymiotów ekonomicznych chciałam pokazać przykład zastosowania drzewa decyzyjnego w procesie podejmowania decyzji, która powiedzmy czasem jest bardzo prosta, tak jak w tym przypadku, czasem bardziej skomplikowana, ale graficzne zaprezentowanie problemu ułatwia podjęcie optymalnej, najlepszej decyzji. Jeśli rozważamy wprowadzenie pewnej zmiany lub zostawienie obecnego stanu bez zmian, musimy wiedzieć, jakie powiedzmy wartości niosą za sobą podjęte warianty tej ostatecznej decyzji. Jeżeli założymy, że jeżeli nie wprowadzimy zmiany, nic nie zyskamy, możemy też wprowadzić zmianę i coś ewentualnie zyskać. Jaka to jest kwota, nie wiemy, ale jeżeli znamy prawdopodobieństwo każdego z możliwych, ewentualnie branych pod uwagę wariantów, na przykład zyskania 10 tysięcy złotych i ewentualnej straty na 2 tysiące złotych, łatwiej nam będzie podjąć decyzję, ponieważ możemy obliczyć w tym miejscu oczekiwaną wartość wygranej, powiedzmy w przypadku podjęcia decyzji wprowadzić zmianę. A więc jeżeli znamy prawdopodobieństwa wariantów, które mogą się pojawić, a łączna suma tych wszystkich prawdopodobieństw naturalnie równa się 1, możemy obliczyć wartość oczekiwaną zmiany. Będzie to suma przemnożeń każdego prawdopodobieństwa razy wartość danego stanu, który może zajść z określonym prawdopodobieństwem, i u nas wartość tej zmiany wynosi 4000 zł. A więc mogę zyskać i 10 tysięcy i stracić 2000 zł, ale przeciętnie na decyzji o wprowadzeniu zmiany mogę zyskać około 4000 zł. I teraz, jeżeli tutaj te końcowe elementy były znane, określone były prawdopodobieństwa, to ja dochodzę do momentu, że tu oczekiwana wartość zmiany wynosi 4000 zł. Jeżeli muszę podjąć tutaj w tym miejscu decyzję, czy wariant wprowadzamy zmianę, czy wariant nic nie zmieniać, musimy wziąć wyższą wartość między jednym wariantem a drugim wariantem, jaki niosą za sobą korzyści. Jeżeli wprowadzenie zmiany daje mi korzyść 4000 zł, a nie wprowadzenie zmiany daje mi w tym momencie korzyść zerową, czyli nic nie zyskuję, nic nie tracę, to podejmujemy decyzję o wprowadzeniu zmiany, ponieważ oczekiwana wartość tutaj obliczona na podstawie prawdopodobieństw przybliżonych, wiemy, że ta zmiana jest korzystna i taką decyzję należy podjąć.